Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym treningu z cyklu Ćwicz na zdrowie. Dzisiaj jeden z Waszych ulubionych treningów, zajmujemy się obręczą barkową, czyli wszystko to, co mamy odtąd w górę. Zajmujemy się klatką piersiową, zajmujemy się mięśniami naramiennymi, mięśniami ramion, więc wszystkimi tymi mięśniami, które stabilizują nam pozycję odcinka piersiowego kręgosłupa, więc bardzo ważny temat dla nas. Oczywiście nie może obejść się bez rozgrzewki, więc zaczynamy od razu, żeby nie tracić czasu, a później zajmujemy się naszą obręczą barkową. Obręcz barkowa lubi sobie poćwiczyć w dużej ilości powtórzeń, więc to też dzisiaj nastąpi. Będziemy zwiększać ilość powtórzeń w każdej serii, tak żeby odpowiedni bodziec treningowy zapewnić naszym mięśniom. Coraz wyżej kolana. Jeszcze chwilkę. I dodajemy skręt tułowia. Hop. Powoli, dokładnie. Hop, hop. Jeszcze trochę. I dosyć. I standardowo teraz rozgrzewamy wszystkie stawy po kolei, zaczynając od góry, czyli od głowy, hop na boki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, przód, tył, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i krążenia w jedną stronę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i powrót. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otwieramy klatkę piersiową, zaczynamy z dłońmi złączonymi przed klatką i energicznie na boki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, łokcie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nadgarstki na początek na boki, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Krążenia w jedną stronę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I powrót. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ruchy rotacyjne w osi kości ramiennej. Hop, raz, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aktywacja łopatki, ramiona na wysokości klatki piersiowej. Wypychamy mocno do przodu i ściągamy łopatki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 i schodzimy do dołu, do bioderek, podwijamy na początek, hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, na boki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i krążenia w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kolana na jednej nodze i hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I staw skokowy na zewnątrz krążenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Druga noga na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Przepięknie, rozgrzewkę mamy za sobą, możemy się wziąć od razu za ćwiczenie, nie przedłużając. Łapiemy sobie za ciężarki i zaczynamy ćwiczyć. Obręcz barkowa, czas start, zaczynamy sobie od mięśni naramiennych. I tutaj zaczniemy od prostego ruchu, unoszenie hantelek do boku. Pamiętamy, żeby dłoni nie przenosić nad łokcie. Ruch wyprowadzamy z łokci. Ok, to jest dosyć istotna informacja, jeżeli chodzi o to ćwiczenie. No i nie przenosimy tego ruchu zbyt wysoko, do wysokości barków nie wyżej. Zaczynamy sobie w pierwszej serii od 12 powtórzeń. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Świetnie. Chwilka przerwy, rozluźniamy sobie barki w międzyczasie, bo one będą jeszcze mocniej za chwileczkę pracować. Za chwilkę dodamy sobie jeszcze trochę powtórzeń do kolejnej serii, tak żeby nam się nie nudziło. Tutaj też staramy się zachowywać dosyć krótkie przerwy, żeby nie stracić właśnie tej intensywności tego treningu, tak? Jako że mamy mięśnie wolnokurczliwe, które lubią dużą ilość powtórzeń, one też nie lubią za długo odpoczywać, więc ta intensywność musi być zachowana. Dlatego też lecimy sobie z drugą serią do 14. Proszę bardzo, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Cudownie, no już czujemy powoli na pewno jakieś tam palenie w ćwiczonych mięśniach, no i o to nam chodzi. To uczucie takiego pieczenia, to znaczy, że mięśnie prawidłowo pracują tak, jak właśnie my tego chcemy, żeby one pracowały. Jest intensywność,
jest ciągłe zaangażowanie, ciągłe napięcie mięśniowe, więc wszystko to, co lubimy w treningu najbardziej. Kolejną serię robimy sobie do 16 powtórzeń. Tak jak Wam mówiłem na początku, będziemy wydłużać tę serię, więc z każdą kolejną serią tych powtórzeń będzie więcej. W każdym ćwiczeniu zaczniemy sobie od nieco mniejszej ilości powtórzeń i będziemy dodawać z każdą kolejną serią. Czyli lecimy do 16. Proszę bardzo, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Świetnie, chwilka przerwy i przechodzimy sobie do kolejnego ćwiczenia. Pamiętamy oczywiście o nawadnianiu się przez cały czas trwania tych ćwiczeń. Teraz, zwłaszcza w tym okresie, może być to nieco trudniejsze ze względu na to, że nam się po prostu pić nie chce. Jest zimno, więc ta woda nie ciągnie tak jak chociażby w lato. Ale pamiętajcie, że mimo to nasze organizmy tak samo potrzebują tej wody, więc cały czas nawadniamy, zwłaszcza podczas ćwiczeń. Drugie ćwiczenie, łopatki ściągnięte, plecy wyprostowane. No i tym razem unosimy sobie hantelki przed siebie, raz jedna, raz druga, również do wysokości barków, nie wyżej. I również zaczynamy sobie od 12 powtórzeń na stronę. Pamiętamy o tym, żeby cały czas trzymać pozycję wyprostowaną, ściągnięte łopatki do siebie i tego nie tracić przez cały czas trwania naszego ćwiczenia. Zaczynamy. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Pierwsza seria łatwa, teraz sobie dosyć mocno zwiększymy kolejną serię, bo aż o 4 powtórzenia zrobimy do 16, a ostatnią serię do 20 powtórzeń tego ćwiczenia. Tutaj w porównaniu do poprzedniego ćwiczenia, ćwiczenie jest łatwiejsze ze względu na to, że angażujemy silniejszą część mięśnia naramiennego, więc tutaj dlatego sobie tych powtórzeń zrobimy więcej, żeby bez zwiększenia obciążeń zwiększyć intensywność treningową. No i to czucie nasze mięśniowe. Gotowi? Lecimy. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Pięknie, chwilka przerwy, rozluźniamy. Długich przerw nie robimy, zaraz zrobimy serię do 20 powtórzeń, a potem coś naprawdę trudnego, więc po kolejnym ćwiczeniu już na pewno będziecie czuć te mięśnie naramienne, bo tam sobie popracujemy ćwiczeniem łączącym i akton ten boczny i przedni, więc popracujemy jednym i drugim. Takie połączenie jest naprawdę wymagające, nawet dla tych wytrzymałych, wolnokruszciwych mięśni naramiennych. No ale zanim do tego, to jeszcze trzecia seria. Lecimy. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Przepięknie. No, to pewnie było dosyć łatwe, mimo tej dużej ilości powtórzeń. Na pewno inaczej czuliście to ćwiczenie niż to poprzednie, dlatego że właśnie ten mocniejszy akton przedni mięśnia ramiennego sobie głównie angażowaliśmy. Ale teraz koniec łatwej części. Przechodzimy do nieco trudniejszego zadania. Unosimy sobie ramiona do boku, przenosimy do przodu, bok i dół. Ci, którzy już to ćwiczenie robili, to wiedzą, z czym to się wiąże, wiedzą, że wcale tak łatwo nie jest, jakby się mogło wydawać, a ci, co nie wiedzą, to zaraz się dowiedzą. Zaczynamy sobie od 12 powtórzeń. Oczywiście plecy wyprostowane, łopatki spięte przez cały czas trwania tego ćwiczenia. Staramy się nie podciągać barków do góry. Gotowi? Lecimy. Hop. Bok, przód, bok, dół. Hop. Dwa, hop. Trzy, hop. Cztery, hop. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. I 12. No i tu na pewno było czuć dużo lepszą pracę mięśniową niż w poprzednim ćwiczeniu. To nie znaczy, że w poprzednim to nie działało. W poprzednim też działało. Niemniej jednak właśnie to połączenie pracy mięśni właśnie na ramiennych, tych bocznych z przednimi aktonami jest po prostu dużo bardziej wymagające. Więc mam nadzieję, że Wam się to ćwiczenie podoba. No i jak obiecałem, tak musimy zrobić. Zwiększamy ilość powtórzeń. Teraz robimy sobie do 16. A co tam sobie będziemy żałować, co? Lecimy. Hop. Bok. Przód. Bok. Raz. Hop. Dwa. Hop. Trzy. Hop. Cztery. Hop. Pięć. Hop. Sześć. Siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, walczymy do końca, jedenaście, dwanaście, trzynaście, robi się ciężko, czternaście, piętnaście i ostatni, szesnaście, świetnie. Na pewno czuliście tak dobrze mięśnie na ramienne jak i ja. No ale nie ma miękkiej gry, robimy jeszcze trzecią serię do 20 powtórzeń, więc tutaj już będzie to na pewno wyzwanie, no ale kto jak nie my, więc poradzić sobie z tym wyzwaniem oczywiście musimy. Łyczek wody dla mocy, dla odwagi, dla wytrzymałości, dla nawodnienia przede wszystkim. No i zaczynamy za chwileczkę trzecią serię do 20 powtórzeń, więc tutaj na pewno już trzeba będzie troszeczkę powalczyć, słuchajcie, natomiast pamiętajcie o tym, żeby cały czas trzymać wyprostowane plecy, napięty brzuch, stabilizować sobie całą pozycję mięśniami brzucha, a nie odchylać się do tyłu czy w przód, tak żeby się kompensować po prostu ten ciężar naszą postawą. O to zadbajmy, żeby sylwetka była wyprostowana i żeby nam pracowały te mięśnie, które powinny, a żeby kręgosłupa nie obciążać. Trzecia seria, proszę bardzo. Lecimy. Bok, przód, bok. Raz, hop. Dwa, hop. Trzy. Cztery, hop. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10, 11, 12, 13, ciśniemy, 14, robi się już ciężko, co?
15, jeszcze 16, mocno 17, jeszcze 3, 18, 19 i mocno ostatni. Super, zrobione. Mięśnie ramienne poćwiczone. Teraz w nagrodę możecie się położyć i poćwiczymy sobie jeszcze mięśnie klatki piersiowej i mięśnie trójgłowe ramion. Więc teraz już same przyjemności. I zrobimy sobie takie ciekawe ćwiczenie łączone. Zaczniemy od wyciskania połączonego z rozpiętkami, czyli pierwszy ruch. Mamy wyciskanie nad klatkę piersiową z rotacją ramion, opuszczenie do boków i powrót do pozycji wyjściowej. Tego robimy sobie 12 powtórzeń i później od razu przynosimy hantelki delikatnie nad głowę i wykonujemy jedną serię prostowania ramion. Więc 12 powtórzeń pierwszego ćwiczenia i od razu po tym 12 drugiego bez żadnej przerwy. Gotowi? Zaczynamy. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. I od razu drugie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. 11, 12. Super. No i co? Zwiększamy oczywiście liczbę powtórzeń. W drugiej serii robimy sobie do 16 powtórzeń, a w trzeciej do 20, tak żeby ładnie to nasze ćwiczenie też dzisiejsze zamknąć w ładnej liczbie, w konkretnej ilości powtórzeń, tak żeby też czuć, że coś poćwiczyliśmy jednak, nie? Krótkie przerwy, nie przedłużamy, lecimy dalej. Do 16. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Trzynaście. Czternaście. Piętnaście. 16. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Cudnie. Dobra, kochani, chwila przerwy i lecimy sobie z ostatnią serią 20 powtórzeń i to będzie już ostatni wysiłek na dzisiaj, więc mobilizujemy się, damy radę dociągnąć do końca. Ja wiem, że to prostowanie ramion już może być wymagające na tym etapie, zwłaszcza przy tej ilości powtórzeń, no ale przecież wiemy, że sobie z tym świetnie poradzimy. Dobra, nie dajmy im długo odpocząć, co? Żeby poczuły te nasze mięśnie, że coś popracowały. Hop, ostatnia seria do 20. Hop. Raz. Dwa.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, połowa, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cudnie. I teraz do 20 prostowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Cudownie! Poćwiczone. Mam nadzieję, że Wasza obręcz barkowa wspaniale czuła ten dzisiejszy trening. Mięśnie naramienne poćwiczone, klatka piersiowa, mięśnie trójgłowe ramion. Wszystko fajnie sobie popracowało. No i teraz z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku, ale też mile spędzonego czasu możecie wejść w ten dzień. Ja Wam dzisiaj dziękuję bardzo za ćwiczenia. Oczywiście te ćwiczenia dzisiejsze dostępne tutaj przez kolejnych 12 godzin jeszcze można skorzystać, a później zapraszam do mnie na platformę treningową piotrsuski.pl. No i tamte ćwiczenia już na stałe dostępne specjalnie dla Was. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy trening. No i do zobaczenia na kolejnym. Pa, pa!